Teraz mamy tutaj, popatrzcie, to jest ostatni plan zagospodarowania, który procedujemy, to jest przy ulicy Podgórze Gdańskiego. I teraz jest podobna sytuacja. Mamy trzy poprawki w paragrafie 27 opisanego. Wykreśli zapis możliwość utrzymania przebudowy, remontu, rozbudowy istniejących kiosków handlowych. Ustęp 3 skreślić punkt 2 oraz punkt 3 wykreślić kiosków handlowych. Rozczytam ten tekst, dotyczy to, proszę Państwa, rynku podgórskiego. Punkt 2. W zakresie sposobu zagospodarowania w paragrafie 3 przewidzieć lokalizację studni. Chodzi o to, żeby w tej nowej, w tym nowym planie, w elementach małej architektury przewidzieć można... 27, a nie 3. A ja powiedziałem 23? Nie, 3. A w paragrafie, przepraszam, w punkcie 2, w punkcie 2 w zakresie sposób zagospodarowania w paragrafie 27 przewidzieć lokalizację studni. Chodzi o to, że w planie zagospodarowania, jeżeli chodzi o modernizację, remont, jak nazwiemy to, co się ma stać z rynkiem podgórskim, sadzawka, nie wodotrysk, nie fontanna, tylko studnia, która była tu historycznie, i chodzi o możliwość zabudowania tej studni, która kiedyś tu była wybudowana, i potem był problem, że ona w ogóle nie jest umiejscowiona w planie jako element małej architektury, a to już jest element taki nawet nie małej architektury, ta studnia tylko pewnej budowy. I w paragrafie 3 wnętrze kwartału zabudowy o oznaczeniu symbolu MW działki 361 przez 1, tu jest stanowi istniejący zagospodarowany ogród wpisany do rejestru ogrodów i podwórek Wydziału Kształtowania Środowiska Rynku Miasta Krakowa. W projekcie planu dopuszcza zabudowę oficynami części działki 362 przez 3, 362 przez 2. Wnosi się o korektę granic nieprzekraczanej linii zabudowy zgodnie z istniejącym stanem ogrodu zarejestrowanego jak wyżej. Chodzi o to, że te ogrody są zarejestrowane, podpisywane, żeby nie przekraczać linii zabudowy już wpisanych do ogrodu. Ale tam jest też taki myk, że... Tam jest taki myk, że się po prostu te ogrody, proszę Państwa, nagle, nie wiadomo czemu, w jednym miejscu przechodzi dalej, drugi bliżej, gdzieś jest na równo. Chodzi o to, że jest to, wpisane są te ogrody i należy to sankcjonować. Czy ktoś jest... Tak jest, ja muszę powiedzieć, że bardzo niedokładnie są opracowywane te plany, ale chyba po to przeciętny śmiertelnik nie bardzo się we wszystkim zorientował. Co teraz wypisz? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jakiś głos w dyskusji jeszcze nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Nie wpływa żadna poprawka, dziękuję informować. Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały do druku nr 12? W tej sprawie jest sobie do planu stare podłużenie Mańskiego. 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 16 za, 0 przeciw, 1 szczerze. Stwierdzam, że przyjęła uchwałę według druku nr 12.